warto wybrać się teraz na nieużytki, na łąki, na pola, tam gdzie dużo słońca, proszę Państwa, dużo kwiatów obecnie kwitnie. Tu przed nami ślaz dziki. Bardzo dużo tego ślazu teraz wszędzie widać. Pospolita roślina. Obok rezeda żółta, już nie taka pospolita. I kawałek obok tutaj cały łan kwitnącego na żółto pięciornika rozłogowego. Bardzo pospolity gatunek. Wszędzie to rośnie. W ogrodzie, ile ja tego mam. Bardzo żywotny. Rozprzestrzenia się szybko na dużych obszarach, jeżeli ma tylko dobre warunki. No i właśnie sobie kwitnie. O, tutaj ciach na żółto. Obrzeże pola. Jak różne obrzeża w przyrodzie. Bogate w kwiaty, w roślinność. Proszę Państwa, mak polny. Teraz wszędzie czerwono od maków. Lepnica biała, troszeczkę już pod wieczór pozamykana. Kwiatki pozamykane. I ślaz dziki, który już znamy. A dalej, proszę Państwa, rzepak, rzepak, rzepak. Hektary rzepaku. Niżej troszeczkę, jak popatrzymy, no to piękne, subtelne, białe kwiaty przytuli pospolitej. A obok liście bodziszka łąkowego. Jeszcze kwiatów nie ma. Czekamy na przepiękne kwiaty. Po drugiej stronie drogi troszkę inny zestaw gatunków niż tam jak bliżej pola. I mamy wspaniałe kwiaty groszku bulwiastego. Takie różowe. A obok żółte kwiaty groszku żółtego, proszę Państwa. Takie wspaniałe rośliny. O, żółty i bulwiasty. O, tu nawet, proszę zobaczyć, jeden na drugim. No dosłownie jakby na jednej roślinie. Tuż obok naszych dwóch gatunków groszku widzimy traganek szerokolistny. Proszę zobaczyć, jaki wspaniały okaz. Warto się przyjrzeć, proszę Państwa, bo w takim gąszczu całkiem sporo różnych gatunków. Mówiłem o bodzisku łąkowym, że jeszcze nie ma kwiatów, a tu proszę bardzo, kwiat. O, pierwszy w tym chyba w tym roku. Tak mi się wydaje, że jeszcze nie widziałem nigdzie. O, wielka kępa. Ogromne, jakie to wysokie, proszę Państwa. Wielkie liście, no i tutaj pączki kwiatowe i kwiat rozwinięty. Mam na wcześniejszym filmiku pozamykane były te kwiatuszki, a tutaj piękne, otwarte. Lepnica biała, proszę Państwa. I kawałek dalej. Jeszcze więcej lepnicy białej, proszę zobaczyć. Wybrać się warto, popatrzeć, co się dzieje w przyrodzie. Jak kwiaty kwitną, jak przekwitają. Jak jedne przekwitają, inne zaczynają kwitnąć. Proszę Państwa, dynamika jest duża. Mamy czerwiec. Najwyższy czas iść w teren. No i podziwiać. A bardzo ciepłe dni są teraz, także warto się wybrać na małą wycieczkę. No chyba, że za gorąco. No to pod wieczór, tak jak teraz. No jest okej. Napotkałem taką piękną roślinę. Jest to, proszę Państwa, farbownik lekarski. I co muszę powiedzieć, w tym miejscu, wzdłuż torów, on sobie kiedyś dawno rósł. Tak sobie rósł. Tak sobie. Znaczy, niezbyt było go dużo.
Potem były tu prace ziemne przy przebudowie tych torów i modernizacji. Przemieszano tutaj wszystko, proszę Państwa. Ta skarpa była zerwana, potem usypano na nowo i, proszę Państwa, jako roślina pionierska ten farbownik znowu się pojawił, ale pojawił się w ogromnej ilości. I, proszę Państwa, pojawił się w ogromnej ilości i było go dużo, były piękne, wielkie okazy. Minęło parę lat i, proszę Państwa, farbownika już jest bardzo niewiele, ponieważ zdominowały ten obszar inne rośliny. Sukcesja postępuje, proszę Państwa. Masa jeżyn jest teraz na Włoci. Jakbyśmy się przyjrzeli, tutaj traganek też jest. No, tego traganka to może nie aż tak dużo. Ale różne gatunki traw i jeżyny. No i troszeczkę jeszcze przytulni. No i różne tam bobowate, proszę Państwa, i tak dalej. Natomiast tego, niestety tego farbownika mało. Mało. A szkoda, bo piękny jest. Piękny. Jeszcze jedno miejsce z farbownikiem, proszę Państwa. Tutaj bardziej okazały. Okazały okaz. I tam jest jeszcze jeden. Też spory. I tutaj przed nami. No w tym miejscu, zresztą kiedyś też było ich więcej. Może tutaj jest coś, co powoduje, że inne gatunki gorzej rosną, a on rośnie całkiem dobrze. Także tutaj jest go więcej. O, tutaj znowu zniknął. I jest tutaj kolejny. O, całkiem spory. Także no, rośliny wybierają sobie tam, gdzie im dobrze. Także obserwujmy. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o niebieskie kwiaty, to prezentowałem tutaj wcześniej farbownik lekarski. Tutaj taki skromny przykład. Ale tuż obok jest inny niebieski kwiat. Roślina o takich właśnie niebieskich kwiatach. Wspaniała, cudowna. One rosną często bardzo blisko siebie, tak jak w tym miejscu. Można je na pierwszy rzut oka pomylić, ale to jest inny gatunek. To jest żmijowiec, proszę Państwa. Żmijowca też jest sporo. Wydaje mi się, że jest go więcej. Przynajmniej tutaj w mojej okolicy, w Wrocławiu, jest go więcej niż farbownika. Piękna roślina, proszę Państwa. Kwitnie dość długo. Teraz jest, można powiedzieć, szczyt kwitnienia. Także przyglądajmy się. Żmijowiec.